Czy w Polsce powinien być zakazany handel w niedzielę? Tak uważają niektórzy posłowie, którzy, jak piszemy w Rzeczpospolitej, w piątek organizują w Sejmie konferencję naukową na ten temat. Mają nadzieję, że dzięki tej konferencji przyspieszone zostaną prace nad projektem, który złożyli w Sejmie. Podpisali się pod nim wcale nie tylko posłowie PiS-u, ale również np. PSL i Platformy Obywatelskiej, jednak utknął w sejmowej zamrażarce. To nie jedyna bolączka zwolenników takich rozwiązań. Równolegle powstał projekt obywatelski, jednak nie udało się pod nim zebrać 100 tysięcy podpisów. Według sondaży prawie połowa Polaków popiera zakaz handlu w niedzielę. Dlaczego więc tak opornie idą prace nad projektami w tej sprawie? No, moim zdaniem powodem jest to, że autorzy tych projektów niepotrzebnie postarali się o zaangażowanie hierarchów Kościoła, takich jak arcybiskup Sławo i Leszek Głódź. W efekcie te projekty od razu były kojarzone jako klerykalne, co utrudniło zbieranie podpisów, a w Sejmie nie uda się na nich zebrać większości, bo sprzeciwi się Platforma Obywatelska, Twój Ruch albo SLD. Paradoksem jest to, że te projekty wcale klerykalne nie są, bo chodzi tutaj o ochronę ludzi, którzy każdą niedzielę spędzają za kasami w hipermarkecie. Szkoda więc, że biblijne argumenty przesłoniły te argumenty merytoryczne, bo moim zdaniem, niezależnie od tego, czy lubimy w niedzielę chodzić do sklepów, czy nie, warto nad prawami takich pracowników handlu się pochylić.